No cześć mordeczki, witajcie w Organs, please. Przykładujemy grę. No, nie pokazywałem wam jeszcze menu, tu was właśnie zdziwiłem. Zobaczcie, jak ta ścieżka u mnie wyglądała. Mieliśmy dzień pierwszy, fajnie wszystko przebiegało, aż gdzieś na 15 odcinku, 16 się coś skopało i musiałem obrać nową ścieżkę. I tutaj też widzicie takie przesunięcie, więc gdybym pewnych decyzji tam nie podjął, to może teraz sytuacja by wyglądała inaczej, więc musiałem 15 dzień powtórzyć i szliśmy już pionowo inną ścieżką i tak do tego momentu jeszcze nie wczytywałem gry. Więc widzicie, że to co się dzieje, no to jest prawda. Mamy dzień 25, no i to też chyba będzie właśnie 25 odcinek, bo tak wypada, że jeden dzień to jeden odcinek. Dzień dobry mieszkańcy Brain Slugs, jakieś ślimaki mózgów. Zmieniają po prostu mózgi ludzi. Zgodnie z informacjami rządu zbanowano Hands of Earth, ruch tych Hands of Earth, czy tam Hoe, nie wiem jak ich nazywać, którzy cierpiali na jakieś spazmy. Mam nadzieję, że terroryści po prostu tam nie dotrą do nas. Przekalkulowano dzienny przydział jedzenia. Ludzie nie powinni być tutaj, cierpieć z uwagi na obesity, to jest chyba obżarstwo. No dobra, czyli generalnie będzie coś związanego z żarciem dzisiaj. 25 dzień, czyli tak naprawdę mamy ostatni tydzień już tutaj prac. Ciekawe, no bo to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko końca. No i ja przyznam szczerze, że też już tą serię chciałbym zostawić, bo no cóż, warto by było porozpoczynać jakieś inne ciekawsze. Co my to mamy? New Faction Principle dostaliśmy. Aha, no tak, bo ja powysyłałem parę osób ostatnio. Mamy śmierć na arce. Arc Changes, coś się zmienia. O, to będzie ciekawe. Każdy nowy niebieski otrzyma 10-levelową competence, czyli no generalnie fajny gościu będzie i różne buffy proporcjonalne do ich levelu. Na koniec dnia trzeciego każdy pracownik generuje jakieś tam punkty intelektu. Każdy pracownik, any employee. Czyli każdy pracownik z największym intelektem dostanie się na arkę, okej. No to jest spoko, no bo to znaczy, że musimy teraz zwalniać ludzi znowu na potęgę. Albo ich mielić, albo coś. No i tyle, nie? Zostało nam tylko 2 pointy, żeby osiągnąć maksimum, jeśli chodzi o rząd, więc myślę, że da radę. Nie mamy zbyt dużo ludzi dzisiaj, zauważcie. Dwójka ludzi przyjdzie nam trochę opóźniona, Duke Wizard i Jajomiot. Mamy jeszcze Dr. Frozen, Robaka, Nadię Gibsona, Matlo25, Blunex.pl, Odin the Green już był, Derevo, Rolfin i Paulina P, więc no tutaj ekipa się za każdym razem zmienia. Mamy śmierć na arce. Request measures 72, Ark Colonies died. Czyli ktoś tam na arce poumierał. 216 kolonistów stało się członkami rządu na arce, czyli jakieś tutaj zmiany zaszły. Zastanawiające, no mamy 10 level, tutaj mamy Ark Condition, już wszystko jest obsadzone, zobaczcie, zmieniły się. Wcześniej miałem gwiazdki, a teraz, że to jest obsadzone jako rząd, to jakby tutaj to zmienia się cały czas. Co my tu jeszcze mamy? Pióro mamy na dzisiaj, kasy mamy jak lodu, wszystko jest cacy. A jakie mamy zadania? Nie mamy żadnego zlecenia, jeśli chodzi o Arkę, co mnie zastanawia. No coś kasiastego bym wziął, więc powyrzucajmy to, co mnie tam nie interesuje. Canet Food mamy do zrobienia. To Canet Food jak najbardziej możemy przyjąć. Proszę was bardzo, weźmiemy, gdzie tu jest Canet Food. Tutaj bierzemy Canet Food, lampka się zapala. Kto tu jest dobry? Kanibal, tak? Meat Production. No i proszę, już tutaj mamy pierwszego chętnego, Dr. Frozen. Zapierdzielando, proszę cię bardzo. Następny, kto tu jest? Bone Crusher, Competence Gain, to nieważne, produktywność większa, no to ty idziesz do Canet Fooda. Nadia, Stockpiler, no to ty tym bardziej, Nadia, tutaj pomożesz. 207 musimy produkować teraz tutaj, no więc musimy się Ham and Mint Section, czyli Matlo, jesteś tutaj, będziesz robić. 190, potrzebujemy 207, więc jeszcze jest lipa. Ham section and fat section, więc jakbyśmy tutaj go dali, no to na pewno będzie to nieźle tutaj prosperowało. No i kogoś byśmy potrzebowali do krwi. Tutaj akurat fajnie się zgadza, że on tutaj do krwi ma.
Tutaj też ma wzrost, jeśli chodzi o sekcję z krwią, to będzie miał kompetencję, mu będzie wzrastało. I hair section, tanning section to może nie. Bone meal, czyli kości, tutaj mamy w sekcji od krwi. Nie, tak w zasadzie, co bym nie wybrał, to będzie luz, więc weźmy to. No i zostaje mi dwóch ziomeczków. Albo wiecie co, Rolfina wrzucimy tu, bo on jest zestresowany. Niech sobie odpocznie. I może weźmiemy sobie Odyna. A Paulinka wejdziesz tutaj i razem z Derevo wejdziecie tutaj. Introwertyk jest Paulina. O tym Mendo. Ty cholerna Mendo. No to nie, to w takim razie Revo tutaj będzie. Ale jeszcze muszę kogoś tutaj podmienić. Może Blunex. Blunex, ty pójdziesz tu, tu będziesz 255, ale tu Paulinkę jeszcze mamy. Aj, chciałem, dobrze, wyszło jak zwykle. No nic, no to wracasz w takim razie tu, a Paulina będzie sobie odpoczywała, no bo nic nie zrobię, nie? No więc robimy Canet Food. I na tym się skupiamy. Zaczynamy nowy dzień. Proszę was bardzo, mają nowy mają hełmik, to ja sobie zrobię screena. Jak się czujesz, nie? Rząd przejął władzę nad komitetem, no i teraz widać, że tutaj się zmieniły te znaczki. Para pasożyty uciekły, jeśli chodzi o te ślimaki. Zjadają mózgi ludzi. Nie możemy przepuścić zainfekowanych na Arkę albo do faktory. Więc musimy po prostu złapać pióro i tiklować te slagi, aż nie odpadną. Czyli mamy zebrać 10 wizytorsów, spiórkować ich, tak? No i dobrze, no to ty tutaj jesteś fajna babeczka. Locus Sigil. Ale to ja nie wiem, czy ona ma. No to na Tomorrow Shifta wchodzisz, no. Dobra, ty jesteś co? Ty jesteś na recycling. Już nie mam za bardzo jak recyklować tutaj tych ludzi. Ty jesteś co? Na spalonko. Ty... Ja nie wiem, czy oni mają jakiegoś grzyba. Jak ten grzyb się objawia? Ty na recycling. Zobaczmy, jak tu idzie praca. Canet Food, czy to się produkuje? Robią krew i mięso. Ale co, robota stoi? Meat and blood. Blood and meat. Produkujecie, czy co robicie? Wiecie co, ja tu subgrade'uję w ogóle to wszystko. Mam pieniędzy dużo, czas najwyższy na upgrade. Body warehouse'a nie... Tak naprawdę już nic nie mogę. O, tu mi coś... Coś nowego mi tu doszło. Security cameras. Security section. Co to daje w ogóle? Czekajcie, construction, coś tu... Podochodziły mi rzeczy, tego wcześniej nie było. Factory section performance. No to czekajcie, to ja tu mam jednego agenta. To Paulina tu byłaś introwertyczką, to może chodź tutaj. I co, i zwiększa mi się performance? Employees performance, trade, introverted, divide by free gut section. Electronics i durable fiber się przyspiesza, czy ja to mogę jakoś zmienić? Jakby nie do końca czaję. No to nie ma sensu, żebyś ty tu pracowała, bo to tylko elektronika i durable fiber. Jakbym chciał to zmienić, to chyba nie pyka tutaj. Tutaj doszedł jakiś magazyn, też się nie da. Tutaj też magazynek doszedł. No dobra, no to chyba trzeba to olać, nie? Bo nie mam też żadnych rzeczy do Arki. Więc dobra, no to w takim razie co? Ty tutaj możesz wejść. Ty też możesz wejść. A, to są slagi. No, masz tutaj możliwość wejścia. Card Shark mi tu się znowu pojawił. Recycle Rolfin. Przykro mi, Rolfin, tak jesteś zestresowany, wypadł. Więc możemy sobie teraz zobaczyć. Duke Wizard wrócił, więc tutaj wrócisz sobie tutaj ładnie. I Jajomiot też tutaj będziesz pomagać z zapierniczem. Z Canet Foodem, niech się produkuje szybciej. I tak to powinno działać. Take off slacks, tylko to mam jako zadanie, więc no dobra, no to w takim razie szybko będziemy lecieli. Pyk, robota jest w miarę łatwa.
jak zobaczymy ślimaka gdzieś komuś tam na twarzy, no to wtedy, że tak powiem, musimy go połechtać. Mamy streamera, streamerów oczywiście trzeba wpuszczać, mamy kanibala. Ty jesteś tutaj. No, wypad. To strasznie dużo zabiera czasu tutaj, jeśli chodzi o te mizianie typiarzy, nie? To możesz na recykling. Dobra, rządowe zadanko wykonane. Kaska wpadła, no i jak tutaj? Ale zestresowani są. No dobrze, no to w takim razie zadbajmy tutaj o ekipę. Pyk, pyk, Gibson, Matlo, odpocznijcie, Frozen, odpocznij, Nadia, odpocznij i Robaczek, odpocznij. Pozostali możecie tutaj być oddelegowani do... W zasadzie to ja nie mam co produkować, powiem wam szczerze. No kasę mogę robić, nie? Na przykład usuńmy sobie wszystkie zlecenia, których na pewno nie przyjmę. Tutaj polimery chcą za 500, no. Na razie zostawmy to. Tu mamy krew, jest potrzebna. Minerały nie chcemy. I minerały. Dobra, no to stąd na pewno nic. Tutaj od nich też nie chcemy. Polimery i 5 stówek mamy jakby do przodu. Patrząc po tych cennikach tutaj, ale polimery są drogie, nie? Bo polimery to trochę trzeba się napracować. A tu chcemy mydło. Dobra, możemy sobie wziąć te podstawowe rzeczy, czyli skórę możemy zrobić krew i bone flower jak najbardziej. Czemu by nie? I polimery też już oddam. Pieniądze są potrzebne, więc troszkę zadań powykonujemy. No i idąc tym krokiem, Jajomot jest bone crusherem, więc tutaj będziemy robili bone flower. Ty jesteś od Ham Section. I potrzebujemy mieć krew, to tutaj się zastanowimy. Ty jesteś skinnerem. No to jak jesteś skinnerem, no to idziesz oczywiście do skinowania. I to jest tylko skóra zwykła, najprostsza, potrzebna. Krew też najprostsza. Ty jesteś Fat Section, Mid Section. Tu się zastanowimy. Sadystyka, Skin and Tanning Section, więc on tu będzie robił skórki. I Paulinka, która jest tutaj introwertyczką. To tu będziesz robiła krew. No dobra, no to tu się musimy teraz zastanowić. Tam ekipa na razie odpoczywa, więc myślę, że... Blunex jest zestresowany, więc na razie puścimy ich tak i niech sobie pracują po prostu takim wolnym tempem, a jak chwilę popracują, to ja tutaj zrobię małą roszadę. Ty tutaj jesteś też na arkę. Dobra, wchodzisz. Order complete dla Virtus Populi. Ciebie mogę spalić. Nie jesteś mi potrzebny, ty możesz iść na recykling, prawda? Tu jest jakiś dobry agent. To wchodzisz. Potrzebuję mieć więcej właśnie tutaj ludzi do pozatrudniania, bo niestety martwi mnie to, że właśnie przyszedł jeden niebieski. No i coś wykonałem. I wykonałem krew. Więc Paulina sama sobie dała radę. Tutaj jeszcze ekipa nie jest wypoczęta, więc na razie niech tu działają. I idzie. No ty jesteś, no cóż, na tomorrow shift. Czyli na jutrzejszą zmianę. To naukowiec, ale możemy wpuścić. Najwyżej ich wszystkich zamienimy na ludzi z rządowych. Ty jak najbardziej też na jutro wchodzisz. Ty na recykling, ale nie mogę na recykling z tym grzybem, nie? No, więc idziesz na recykling. To jest spoko, ziomeczek, to też wpuszczamy. Bo teraz jest taki motyw, że ci ludzie, którzy będą zatrudnieni przeze mnie, oni będą mieli level 10, więc to jest w ogóle super, ultra, overpower, full jazda, nie? Anonymous Report, kogo się pozbędziemy dzisiaj? Jajomiot, oj, ty byłeś taki fajny ziomeczek, ale przykro mi, trzeba pracować dla rządu, więc idziesz na recycling i dzięki temu... Wszyscy tutaj będą teraz pracowali bardziej efektywnie. I Rolfin też jest zrecyklowany, więc dwóch już straciliśmy. Produktywność wzrosła, prawda? Więc tutaj Paulinka idziesz do pracy nad kościami. Wy tutaj jesteście już... No jeszcze dam wam godzinkę. Chociaż w sumie... W sumie to myślę, że... Skin się robi, Bonflower też się robi. Dobra, to myślę, że zrobimy teraz... Dobra, jeszcze chwilę im dam czasu. Ty, czemu jesteś approved? Employee has received above. Kto? Derevo. Stress too high. No jak? Przecież przed chwilą na to patrzyłem. Odin, musisz odpocząć. Duke. Duke też.
I Paulinka musi odpocząć. Więc teraz zrobimy tak. Wy już tutaj odpoczęliście wszyscy. Szkoda, że nie da się na przykład prawym nacisnąć, kurczę, ich tutaj stąd pozabierać. No i teraz tak, Duke idziesz tutaj, Blunex, Odyn i Paulinka będziecie odpoczywali. Reszta jest porecyklowana i znowu wracamy do tematu kości. Szukamy, gdzie jest Bone Crusher. Jest, prawda, tutaj Bone Crusher. Ktoś tam jest potrzebny jeszcze od skór. Kanibal jest od skór? Nie. Jesteś od kości. Nadia, jesteś stockpilerem, ale tutaj możesz też to w skórach porobić. Revo już dostał, ale Revo, ja go bym chętnie zrecyklował. I Bone Crusher niech tu się robi. 200 i tutaj też będę musiał troszkę... Wiecie co, ja to w ogóle powinienem już dawno wszystko poupgrade'ować na najwyższy level. Nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem. Tu mamy na maksa. I Hair Section też już muszę na maksa zrobić, no bo to już tak dużo mi tu zalega, że po prostu wstyd nawet, że nawet nikt nie napisał komentarza, że czemu jeszcze tego nie zupgrade'owałem, mając 20 tysięcy na koncie, nie? Bo nic więcej się tu już upgrade'ować nie da. Więc spróbujemy sobie to wszystko wymaksować, nie? Tak jak tutaj mamy. To już niedużo kosztuje. Okej. Więc wracamy. Ty jesteś ziomeczek, który możesz wejść, wsiąść. Ty jesteś na spalonko. Ty możesz iść na recykling. Ty na spalonko. Już mam 60 po prostu ciałek i tak naprawdę no nie jestem w stanie... Order timeout? Serio? Poważnie? The faction is very unhappy. Kurde, są bardzo nieszczęśliwi. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Nie wiem. No dobra, to musimy tutaj przyspieszyć, bo jest po prostu mało czasu. Na maksa tutaj będziemy lecieć. Lecimy z koksem na maksa. 3 godziny po 400, no powinno pójść, no. Powinno skoczyć, ale lipa. No to spadnie mi gwiazdka, kurde. Ty wchodzisz. Co mi spadły pointy? Jaka fuszera, czasami nie ogarniam. Dobra, wchodzisz, jest 15. Ty idziesz na spalenie, dziadu. Ty na recykling. No free warehouse space. Dobra, czyli brak miejsca w magazynie. Następny na spalenie. Następny na spalenie. Dajcie mi kogoś kompetentnego. Boże, będę palił po prostu te ciała. Ile się da. No i dobra, i rządowe tutaj zadanko wykonane. Wy już jesteście wypoczęci. Wypoczęci wszyscy jesteście. Ty jeszcze nie jesteś wypoczęty. I mamy jakieś zadania? No możemy mydło robić, ale jest godzina 16, a potrzebujemy 10 godzin. No to będzie... no nie jestem w stanie chyba tego mydła. 280 mydła. Możemy spróbować się wziąć za mydło. Ale no nie jestem do końca tego przekonany. Bo tutaj byśmy musieli w takim razie... Nie będę brał tego taska. I spróbujemy zobaczyć, czy w 4 godziny jestem w stanie wyrobić normę. Mydło, tak? No to zupgrade'ujmy sobie na maksa, żeby to przyspieszyć ile się da. I podejmijmy się tej fuszerki, czyli potrzebujemy kogoś do mięsa. Zobaczmy z tych, co tu są. Revo. Revo jakby nie. Czyli ty możesz iść tutaj. Też Odyn możesz iść tutaj. I ile potrzebujemy? 228 produkować. Na godzinę. 228. Nie, to będziemy produkowali 76 na godzinę. Mamy tak naprawdę 3 godziny, nie? 3 razy 7,21. A w zadanie jest 280. Czyli tak czy siak potrzebuję jeszcze kogoś tu wrzucić. Ale Paulina jest introwertyczką. Wszystko mi tu psuje. Ham Hands. Czyli ty musisz iść do mięsa. Jesteś niby stockpiler, więc zobaczymy, czy cię tu mogę usadzić. Jesteś... A, Blunex. Okan dupy. Bone Crusher tylko. No bym robił 109, czyli potrzebuję mieć po 300. I tak fizycznie nie jestem w stanie. Jakby brakuje mi ludzi. No zaczniemy sobie produkować. Ale to widzicie, że to nie pyknie, nie?
Choćbym chciał, to to po prostu nie pyknie. Chociaż tutaj faców troszkę mam i mięsa. No dobra, niech zapierdzielają, zobaczymy co z tego wyjdzie. Brakuje mi człowieków, no jeden jest tutaj, ale to jest sierota, no i tyle, nie? Więc, no nie uratuję tego. 328, no dobra, niech sobie siedzą, niech sobie grzebią. Idziesz na recykling. U zadanko mam wykonane, spalonko. Ty jak najbardziej na jutro. To chyba piany przyszedł tutaj gościu, ziomeczek. Nie wiem, czy to babeczka była, czy ktoś. Ty idziesz na spalonko, nie będę się bawił w tam łaskotanie ich. Chyba, że będzie niebieski typek, no to wtedy... No dobra, czy jesteś spoko, możesz wejść. Też muszę pamiętać, żeby miał wszystko na zielono, nie? Bo wtedy dostanę punkty ujemne. A tego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. Robić sobie tutaj, wiecie, negatywnych pointów u rządowego naszego króla i władcy. O, proszę, jaki ładny kontroler biletowy. No i właśnie tego, jakbym spalił, to bym dostał punkty ujemne, więc jeszcze prawnik. To już w ogóle by mnie zajechali, więc muszę wpuszczać. No i czego minus 5 tu wskoczyło? Dawaj, potyklujmy go. Take off slacks, zadanie wykonane. Elektronika tutaj wpadła, 0 na 455, czemu tu się na czerwono świeci, nie wiem. 18.44 i całkiem nieźle tutaj wyrobili tego. Jak stoimy z kośćmi? Kośćmi są ok, tłuszczy mamy dużo i to też produkują, więc zastanawiające, że tłuszczy aż tyle mam naprodukowane. Jakby te kości tutaj trochę nie domagają. Drewo zaraz mi się wykrzaczy. Ale mogę go podmienić za Blunexa. Jeszcze raz. Za ciebie. I niech tu zapierniczą, nawet szybciej będzie pracował. Duke Wizard, Revo, oni to chyba w następnej zmianie po prostu sobie powędrują na Arkę, o ile dożyją. No i dobra. I obserwujemy, co się dzieje. Ty jesteś spoko, ziomeczek, na następną zmianę. Pyk. Ostatnia godzinka, ty idziesz na spalonko, ty możesz wejść, ziomeczek, ty jesteś spoczko, następny. Dobra, ty możesz wejść i uwaga, i zobaczmy, czy jestem w stanie taska wykonać. Jestem w stanie, więc ja nie wiem, jak ja to policzyłem, czy ja matematycznie jestem tutaj zero uzdolnienia mam, czy co. No dobra, no to w takim razie ekipa, ja już was tutaj dam do odpoczynku, kogo się da. Bo ten stres też im troszkę pospada. Jest Robak, jest Nadia, a reszta tutaj frajerzyny niech tu sobie siedzą. Po prostu oddelegowani gdzieś. Porozsyłam ich do Arki. Może jeszcze jak się uda to Revo, nie wiem czy jestem w stanie dać centu Arki, jestem w stanie, ale nie dostanę wtedy pointa, nie? Więc... ale możemy zobaczyć, jeżeli trafi się jeszcze... Ej, kurde, pomyłka się, rozpędziłem. Jakby się trafił agent, to mogę jeszcze w razie czego szybko nacisnąć tabulator i... Dawaj, jeszcze ostatniego. No i ktoś tu debuffy dostał, nie wiadomo z jakiej przyczyny. No i koniec dnia. Było całkiem fajnie. Luźny taki dzień. Jakby się za bardzo nie napociłem. Ktoś tu dostał debuffa. Za dużo stresu. Matlo, za dużo stresu i ten. I oni zostali wysłani na Arkę. A no tak, bo tam było, że trzy osoby na koniec dnia tak czy siak zawsze będą wysłane na Arkę, więc jakby tutaj nie mam nic do gadania, nie? Bo to jest właśnie przez ten perk. Więc dobrze było. Gratuluję tutaj komu? Gratuluję tutaj, proszę, Matlo, gratuluję Odyn, Paulina, Revo. Już z góry mogę powiedzieć, że lecisz na Arkę, prawda? Bo tutaj fatig jest zbyt duży i... No i nad resztą się zaraz zastanowię, nie? Koniec dnia. Ten ekran ładowania jest troszkę upierdliwy, tak wam powiem. Bo... No, więc zostało nam niewiele osób. Płacę wszystkim, bo mnie stać. The Ark Supply. Powinniśmy dostać jakieś teraz zlecenia, żeby coś tutaj porobić, więc muszę być czujny. Bo mamy tylko trzy zadania do wykonania, jakieś tam rzeczy muszę zapewnić dla Arki, nie? Ale mamy na maksa gwiazdki, ten generalnie jest luźno i biorę wszystkich nowych, tak? Widzicie, że
że jest tu tych ludzi sporo, 14 osób, z czego 3 na koniec zmiany mi wypadną tak czy siak, więc dzięki wielkie za oglądanie. Zachęcam właśnie tutaj do angażowania się na kanał, bo zawsze tam jakieś wasze nicknamy mogą się pojawić. Tak więc fajnie było, na razie.